Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że firma Olimb Laboratories rozpoczyna współpracę z klubem PGFKS Stal Mielec. Jesteśmy niezwykle dumni z tego tytułu i usatysfakcjonowani, że podejmujemy współpracę z tak utytułowanym klubem. Cieszymy się, że firma z Podkarpacia może wspierać w drodze podawny blask ten znakomity klub. Wierzymy bardzo mocno, że poprzez naszą formę współpracy podniesiemy wyniki sportowe klubu i pomożemy w upragnionym awansie do ekstraklasy. Jeśli chodzi o formę współpracy, to przede wszystkim planujemy tutaj zaangażować się w merytoryczną współpracę w podnoszeniu kondycji i efektów sportowych zespołu, ale przede wszystkim chcemy tutaj wspierać zespół w informowaniu, uświadamianiu ich w zakresie właściwej suplementacji zarówno przed sezonem, jak i podczas sezonu. W ramach tejże współpracy również zagwarantujemy piłkarzom odpowiednie suplementy, które zostały dobrane na bazie dyskusji ze sztabem szkoleniowym Stali i naszymi wykwalifikowanymi, doświadczonymi pracownikami, którzy z tytułem doktoranckim i z dużym doświadczeniem współpracy ze sportowcami doskonale wiedzą, jak tego typu działania podejmować. No i oczywiście na sam koniec tejże współpracy oczywiście będziemy realizować świadczenia promocyjne. Wierzymy mocno, że dzięki takiej formie współpracy uda nam się przełamać mit związany z tym, że firma Olimb Labs produkuje głównie produkty dla kulturystów. Myślę, że taki kierunek i bogate portfolio firmy, bo nadmienię tylko, że firma posiada aż 600 produktów w swoim portfolio, dostarcza je do niemal 100 krajów całego świata. Tym samym najwyższa jakość trafia do najlepszych sportowców i ta współpraca tutaj ze Stalą Mielec będzie się opierać bardzo mocno o naszą markę sportową Olimb Sport Nutrition. W ramach tejże współpracy, tak jak wspomniałem, świadczymy wsparcie merytoryczne, ale też i marketingowe. Dodam tylko, że firma dotychczas współpracuje również ze sportowcami z dziedziny lekkoatletyki, są to reprezentanci Polski, ale również i współpracujemy z klubami sportowymi. Są to kluby ekstraklasowe z Polskiej Ligi Siatkówki, jest ich aż 6, ale również współpracujemy z klubami piłkarskimi. Być może ciekawostką dla Państwa jest to, że przez dłuższy czas współpracowaliśmy z klubem europejskim, klubem znanym klubem Galatasaray Stambuł, a obecnie współpracujemy z Wisłą Kraków. Tym samym wierzymy mocno, że poprzez tutaj zaangażowanie, wsparcie ze Stalą Mielec uda nam się poszerzyć swoją działalność również i na poziomie Fortuna Pierwsza Liga. Bardzo sobie tego życzymy i życzymy klubowi i piłkarzom, aby być może ta współpraca w jakiś sposób przełożyła się, że te 5 więcej punktów, których zabrakło w zeszłym sezonie, uda się uzyskać i awansować do ekstraklasy. My tak sobie tutaj ustaliliśmy, patrząc na i znając motto klubu W drodze podawny blask, ustaliliśmy sobie takie motto, że razem Olimb Sport Nutrition i FKS Stal Mielec razem będą dążyć na szczyt. Także wierzę mocno, że ta współpraca zaowocuje konkretnymi sukcesami. Wkrótce mamy nadzieję, że uda się jeszcze może przed sezonem, a jak nie to w przerwie, przyjechać zespołowi, zobaczyć nasz jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Europie i tam też zapoznają się piłkarze, w jakich warunkach powstają te suplementy, ale też i będziemy chcieli edukować w tematyce suplementacji. Z mojej strony to tyle, jeśli mogę odpowiedzieć na jakieś pytanie, to bardzo proszę. Maciej Jasko, przedstawiciel Olimb Labs. Jest przy mikrofonie, więc jest szansa, żeby Maciejowi zadać pytania. Rozumiem, że jeśli będą, to jeszcze chwilę będzie później czasu. Jest z nami trzech nowych zawodników, którzy do nas dołączyli ostatnio i nie zdążyli się z Państwem spotkać. Pierwszym zawodnikiem, który jest z nami, którego jako pierwszy ogłosiliśmy, jest Josip Balicic, zawodnik pozycji napastnika. Josip, czy mógłbyś bliżej do nas i kilka słów powiedzieć, dlaczego wybrałeś Mielec i jakie Twoje nadzieje na Stal Mielec? Dlaczego wybrałem Mielec? Jest jasne, bo to jest klub z ambicją, klub z wizją, klub, który chce promować się do ekstraklasy i to jest było starcze dla mnie. Także już widzę, że w
klubu też pracują ludzie, którzy są ambitni i którzy chcą zrobić sukces. Także to dla mnie było w starcie i wybrałem stan. Pierwsze wrażenie po pobycie w Gdańsku? Krótko jesteś w stanie najlepiej, jakie są te twoje pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia są super. Jestem zadowolony. Mamy wszystko, co potrzebujemy do treninga. Sztab szkoleniowy też super. Drużyna super. Także nie mogę narzekać. Jestem zadowolony i tyle. Czy mam pytanie do Josipa? Ewentualnie będzie czas później. Szanownikiem, który jako drugi do nas dołączył, jeszcze bardzo Ci dziękujemy. Mateusz Żyło, Mateusz, zapraszamy bliżej. Ten sam zestaw pytań. Dlaczego Stal Mielec, te pierwsze wrażenia po pobycie w Mielcu, no i nadzieje na nowy sezon w Mielcu? Tak jak powiedział Josip, tak. Na pewno klub ma jasne cele, jakim jest awans. Aby to się udało, tutaj dla piłkarza jest wszystko. Jeśli chce się rozwijać, iść do przodu, naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony aż tym poziomem profesjonalizmu, jaki jest, bo począwszy od takich nawet małych rzeczy, jak jakieś odżywki przed treningiem, po treningu, to naprawdę nie spotyka się w klubach, tym bardziej pierwszoligowych, dlatego jak mówiłem, no, bardzo dobrze zorganizowany klub i tak jak dla zawodnika, no, nic więcej nie potrzeba, tylko ciężko trenować i grać. Mateusz, dziękujemy. Mateusz Łodzioch jako trzeci z tej grupy, która tutaj jest, dołączył do nas. Mateusz, ta sama prośba, czyli dlaczego wybrałeś ten Mielec, jakie twoje nadzieje, plany, pomysły, może twoje indywidualne nadzieje na nowy sezon w Mielcu? No, nie będę się powtarzał to, co koledzy powiedzieli wcześniej. No, cel jest jasny i będziemy robić wszystko, żeby go zrealizować. Warunki są, spodziewałem się, że są bardzo dobre i się, że tak powiem, no, nic mnie nie zdziwiło. Tak. Bardzo dobre, zawsze już jak tu się przyjeżdżało, to było widać, że jest klub poukładany. Stadion też fajny, już trochę tych pierwszoligowych drużyn też zwiedziłem. Różnie, ale tu naprawdę jest profesjonalizm. Już z dyrektorem też rozmawiałem, że kilka, że tak powiem, było podejść do Stali Mielec i powiedzmy, że w końcu się udało. Zapraszam teraz naszego trenera, trenerze na początek może słowo o współpracy z Filmą Wolim Braps. Na ile to będzie pomocne, ważne w przygotowaniach i funkcjonowaniu pierwszej zespołu, pierwszej ligi. Z pewnością musimy się cieszyć, że dbamy o detale, o ważne detale. Ja gratuluję klubowi, że możemy współpracować z firmą Olimp i dbać po prostu o jakość naszej pracy. Nowi piłkarze są z nami krótko, szatnia trochę dłużej współpracuje ze mną i wie, że wymagamy od siebie bardzo dużo. I do tego potrzebne po prostu jest suplementowanie piłkarzy i cieszę się, że pod tym kątem szukamy jakości na pewno. To może dać nam te 5%, które nam pomoże w osiąganiu postawionego celu. Także z tytułu tego bardzo się cieszę, że przy takiej umiejętności, intensywności, tym bardziej w okresie przygotowawczym, jesteśmy zabezpieczeni też pod tym kątem, na którym nam wszystkim bardzo zależało. Słowo o długim tygodniu przygotowań. Po swoim dwukiercach przed Leczyńskim Połomicem. Ja jestem bardzo zadowolony. Oczywiście my chcemy wygrywać również w grach kontrolnych, ale są też bardzo ważne inne aspekty, które my je zrealizowaliśmy. Wczorajszy mecz, pomimo bardzo dużych obciążeń i objętości treningowej, chłopcy biegali na bardzo dobrym tempie, ale też pokazali swoją jakość, którą mamy, ale też myślą o taktyce. Na tle rywala ekstraklasowego, który jest tydzień przed nami z przygotowaniami, wyglądaliśmy bardzo dobrze piłkarsko i tylko skuteczność spowodowała, że przegraliśmy ten mecz. Także od tej strony ja widzę bardzo dużo pozytywów i na pewno obraliśmy dobry kierunek i dalej w nim pójdziemy.